Okej, pewnie zastanawiacie się, dlaczego jest inna data i tak w ogóle, ale jestem już tak wstawiony. Dalej, to jest jedna sesja nagraniowa. Odeszłem od niego na sekundę i patrzcie, co się dzieje w tym kraju. Masakra. Jak najszybciej musimy powstrzymać te bunty, bo będzie przesrane. Mam nadzieję, że uda się, zanim oni wymuszą na nim pokój. Wyjdziecie tu. Czy jego kapitol zaraz padnie? Porozbijajcie te wszystkie armie. To jest najważniejsze. I musimy iść odbić jego kapitol. Jak jego kapitol padnie, to jest po zawodach. Wyjdziecie tam. Ale nie przez te wojsko. Tak, idziecie. O, matko. Dobra, tego się nie spodziewałem. Co tu zaś? A. Konstruujemy kanał sueski, tak w ogóle, nie? Jeszcze nie skończyliśmy wojny z Tymurydami. Mam nadzieję, że się nie obrazicie na mnie, że wczytałem save'a takiego wczesnego, ale gra mnie nawet nie poinformowała, że u niego jakiś bunt wybuchł. A jak mnie poinformowała, to tego nie widziałem. A nie miałem zamiaru. Pokazałbym wam, co się stało. Całe Maroko powstało z powrotem. Tak jakby tej wojny nigdy nie było. Nie. Wziąłem agresywną ekspansję za to, także nie chciałem, żeby to się stało. Więc wczytałem wcześniejszego save'a. To są rewolucjoniści. Trzeba odbić jego kapitol jak najszybciej. Mam nadzieję, że zdążymy. Wy odbijajcie już prowincję. Matko. O. Odbij jego kapitol. Już. Szybko. Dobrze. Zniszcz ten stak. Dojdziesz tu? Nie. Ucieknąć. Ale gonisz ich. Okej. Okay. Rewolucja w Francji po raz kolejny. No, odbij jego kapitol. Wiedziałem, że do tego dojdzie, ale przez to, że jestem trochę wypity, to po prostu nie zwróciłem na to uwagi. Masakra. No, dobra. Kapitul odbity. Powinniśmy mieć trochę czasu dzięki temu. Powinienem być w stanie zobaczyć, czy on, jak daleko są rebelianci do złamania jego kraju. Ale niestety nie jestem w stanie.
bo on jest moim wasalem i nic więcej. Tu jest 40 tysięcy typa. Co to za bitwa? Aha. Persji zostało. To nie jest jego cała armia. Gdzie jest twoja armia, Persja? Do domu już wróciłeś? Nie. Nie wiem. Plus 10 obronności do końca gry. No i tak. Koniec gry jest w 1821, 2 stycznia. Czyli zostało nam 35, 56 lat gry. Nieźle, nie? Tak się wam teraz pochwalę, że to będzie trzeci raz, kiedy dojdę do końca czasu gry. No zazwyczaj, jak już byłem kimś takim, że wypowiadałem wojnę i to było wygrana, 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 to odechciewało mi się grać, ale tego nie nagrywałem jeszcze wtedy. To jest podbite, idziecie tu. Ja wiem, że ty chcesz pokój. Ale za chwilę. Dajmy temu czas. O Boże, musimy odbić ten fort. Nie mam słów. Jeszcze mnie atakują. Uda nam się to wygrać? Zobaczymy. Mają 10 tysięcy przewagi. Ale mają 1,6 morali i 0,4 taktyki mniej. Więc powinniśmy to wygrać bez problemu. No, oczywiście. Okej. Dobra, chyba uratowaliśmy Torgut przed totalną katastrofą, która zdarzyła się w alternatywnej rzeczywistości, której wy nie widzieliście. Masakra. Jeżeli ktoś właśnie ogłuchł, to przepraszam. Ale nie udało mi się wyciszyć mikrofonu na czas. Uch. Dobra. Chyba kryzys zażegnany. Teraz pozwolimy im pójść tu, żeby odbili ten fort i będzie spokój. O Boże. Odnośnie spokoju. Timurydzi. Idźcie tam. Poddajemy te prowincje Persji z powrotem.
Wypowiemy wam wojnę z powrotem. Nacjonalizm za... Nie wiem, za Gandzie, cokolwiek. Wybierzecie... To jest kto? Nikt. Okej. Wybierzecie naszego króla, który jest lepszy niż poprzednio. I idziemy z tym koksem. No, dwie prowincje już skorowali. O. Ech, w złej kolejności to zacząłem. Trudno. Nie mam 1500 kasy, żeby wam pomóc. Sorry. No. Jeszcze jedna prowincja i Persja będzie już taka, jaka ma być. Wy macie 4 technologie mniej niż ja. Aha. Macie jakieś armaty? Macie. Jakiego macie generała? 5-3. Au. Nie wiem, czy sobie tą jedną armią dam radę. Dobra, ale... Anektujemy praktycznie... Timurydów. Pyk. Tu bierzemy naszego generała. Zobaczymy, czy uda się nam coś zdziałać. Tutaj są góry, więc poczekamy na pustyni. Jakiś bunt? Nie. Czemu im nie pomożesz? Turgot. W jasnej ciasnej. Idź tu. Ja nie mogę mu zaznaczyć, żeby tam... Ach. Dobra. Bez generała. Idźcie tam. Wy weźcie naszego następcę tronu. Dobra, jest, to idziecie teraz tu. Gdzie my mamy ryzykową tir? W Kabaradii. Gdzie to jest? Aha, bo tu jest misja. No dobra. Wyjaśniło się. Oj, Francja już nie jest naszym rywalem. Ale my nadal go uważamy jako rywala. Okej. Mi to pasuje. Tu może być tylko 33 tysiące ludzi. To on ma niezłą
Niezłe wyczerpanie stojąc tutaj. No, już ma 1,2 urok z 8, my mamy 4,3 przez wojnę tutaj. 90 punktów dyplomatycznych. O, jesteśmy do przodu. Także redukujemy do zera. I tak jakbyśmy nigdy nie byli w trakcie wojny. Dwa tysiące. Okej. To jedziemy. O, niby coś zbudowaliśmy. Miło by było, jakby tu gdzieś był licznik, jak długo to będzie trwać. Ale tutaj nic nie jest napisane. A nigdy wcześniej nie budowałem żadnego kanału, więc nawet nie wiem, jak długo to będzie trwać. Efektywność handlu przez 10 lat. Spoko. Może być. Pójdziemy na pielgrzymkę. No. Podbijcie to w końcu. My sobie tak staniemy obok was, żeby was postraszyć. Austria dalej świętym cesarzem. Ciekawe. Czy my chcemy ostatni działa? W sumie czemu nie? Ulepszymy sobie działa na latające baterie. Zaatakowali nas. To jeszcze w górach. 5-3, 4-3-4. Jak to wygląda? Tak. Że przegraliście. Przegraliście w dwóch miejscach, żeby jeszcze było śmiesznie. Okej. Tu jest fort, to nie, idziemy tu. Dziesiąt dwa miesiące. Azerbejdżan. Gdzie to jest? Aha, ta prowincja podbita przez nie. Ach. Czyli masz wszędzie zero ryzyka buntu w tym momencie? Tak, no jak długo? Do 74, okej. Okay. Wy możecie się wrócić, a wy zostańcie w Meknes. Persja próbuje się bić i prawie wygrała. O, 91 dni wcześniej. Fajnie.
100 punktów dyplomatycznych. Ok. Da się to jeszcze przeżyć. Nowa debata. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Base tax. Ok. Ok. Piety, ok. Prestige, ok. Inflacja. Może być. Legitymacja. Dyplomatyczne punkty. Autonomia. Legitymacja. 4 punkty. Autonomia. Trochę kasy. Punkty dyplomatyczne. Militarne. Autonomia. Militarne. 79%. No, zobaczymy. Może się nam uda. Jakby co, to po tej wojnie będziemy mieli trochę prestiżu, to jeszcze te dwie czy trzy prowincje, które chciały prestiż, to im to damy i tyle. Wróciłeś, co? Nie waż się tego odbić. No. Jak tam tutaj? Żadnych buntów? Żadnych buntów, okej. Okay. 100 administracyjnych punktów. Wyjdziecie tu. Tak myślę, że to i to dam Persji, a resztę zanektuję. Ile będzie kosztować anekcja was? 74. No problemo. Chwilkę. Okay. Kolejne 100 administracyjnych punktów. Auć, to zaboli. Francja już nie jest naszym rywalem. Trzeba zdjąć z was embargo w takim razie. Francja jest w ogóle wystraszona. Mimo, że ma lepszą technologię. No, w sumie ja mam gorszą administrację, ale lepsze wojsko. Jesteśmy na tym samym poziomie. Jestem najlepiej rozwiniętym krajem na świecie chyba w tym momencie. Okej. Okay. Czy ja się mogę zbusternizować? Tak z czystej ciekawości. Mogę. Jeżeli zredukuję overextensję. Ciekawe. Ile to będzie kosztować? 2500 punktów. 5 punktów miesięcznie. Czyli 500 miesięcy. Ja nie wiem, czy to się w ogóle opłaca, szczerze mówiąc. Nie tak późno w grze. Westernizacja jest ok, jeżeli ją zrobimy szybko. No nie 50 lat przed końcem gry. Tak, zostało 51 lat do końca gry.
A my nadal mamy do podbicia tatę. I co jeszcze? Kordobę, Samarkand, Adan, Maskwat. Wątpię, że zdążymy to zjednoczyć islam przed końcem gry. Naprawdę szczerze w to wątpię. Trochę za późno zacząłem krążyć w tym kierunku, żeby podbijać te ziemie, które będą mi potrzebne. Tak mi się wydaje. Was nawracać nawet nie musimy. Ryzyka buntu żadnego nie ma. Jest w Azerbejdżanie, ale... Dlatego, że jest oblegany. Idźcie go odbić. Odbijam swoją prowincję. Dlaczego mam tam... wyczerpanie? Nie wiem. Dobra. Ile? 432 punkty dyplomatyczne. O mój Boże. Dobra. A dostajemy jeden miesięcznie. Mi jest potrzebne co od nich? Dagestan. Nic, biorę to, co mi jest potrzebne. 31 punktów. Robimy kory, oczywiście. Naprawdę mam szczere wątpliwości, czy uda mi się. Kiedy zostaną anektowani oni? W 1802. Dobra. W międzyczasie będę musiał wypowiedzieć wojnę Hiszpanii i wziąć Kordobę. Czyli wystarczy, że wezmę Grenadę i Kordobę. Co mi jeszcze będzie potrzebne? Samarkand, Adan i Maskwat. Adan i Maskwat. Nic, zobaczymy.
Ale tego dowiecie się jutro. Jak... Co dalej w ogóle z tą kampanią? Bo na dzień dzisiejszy to mam szczere wątpliwości, czy uda nam się zjednoczyć Islam w tym let's playu. Dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro o 12:00. Na razie.